Siema Byki, hejo, dzisiaj nie ma jeżdżenia, Kuba jest chory. Dzisiaj będziemy się zajmować naszymi sprzętami. Kuba będzie czyścił filtr, Tomek oczywiście też w Kajosie musi wyczyścić filtr, bo musimy Klaudii uszykować kłada. Siedzisko daliśmy do obicia. No i powoli będziemy Klaudii szykować tego kłada. Mamy wolne. Sobota, niedziela mamy wolne, cały weekend, 2 tygodnie bez jeżdżenia. Po tamtych 2 dniach po prostu dało nam to dużo wpalnik. W ogóle częste live'y też dają wpalnik. Trzeba odpocząć trochę, żeby mieć siłę i pomysły na nowe odcinki. No a Tomek nie jest chory. Tomek może sobie trochę tu poupalać. Mogę go trochę podszkolić. Kuba będzie sobie czyścił, a Tomek niech odpala Kajosa i sobie po polu trochę pojeździ. To mi się wydaje będzie najlepsze. Siema Kuba! Siema! No Tomek, to już nie jest twój kład. Jak nie mój? Nie, to nie twój. Już koniec. Nie ma. Jak koniec? Nie ma, no masz motor. Siema, Kuba. Siema. To piana. I ty już nie będę nim jeździł? Nie. Widziałem ten film. Nawet na zimą? Nie. Widziałem ten film. Tomek ma teraz tylko motocykl. No to już widzę, kogo tu kład jest. No już widzisz, patrz. Tomek, ty dzisiaj to Klaudii musisz uszykować. Żeś cały arsenał tych chusteczek przyniósł? Co ci jest? Przeziębiony czy jak? No, wczoraj mnie bolało gardło, dzisiaj tak. A, nie ma jeżdżenia. A wiecie co? Tylko dzisiaj może sobie Tomek pojeździć, Kajo. Czemu? No bo jest zdrowy. Nie mam ciuchu. Po polu. Nie ma ciuchu. Beta? A co ty chcesz zobaczyć? Tomek, weź tylko ten telefon, a ja zobaczę w tym, w Raptorze, jak wygląda filtr. Da radę? O, dobra. Zobacz, mój filtr. Nie jest źle, nie? Się okaże. Nie, no jest ideolka. Nie, no brudny, od piachu. Wiesz, co się robi? Nie, tam nie pstrykasz, nie? No. Możesz sobie powstrykać, jak go wyciągniesz, nie? Wykręcamy to, nalejemy w to nafty i zanurzymy go. No. No i git. Namówiłeś mnie, panie. Namówiłem cię. Namówiłem cię. No ktoś musi tą kamerę trzymać. Tak, najlepiej. Mało nafty, mało. Mało. Bardzo mało. Słucham? Mój? Jak twój wygląda? Nie no. No słuchaj, patrz, ja ci pomogę, bo ocenię. Pełno piachu. No to jak nie? Czujesz piach? Czujesz piach? No czuję. No. To co trzeba zrobić? Umyć. Kurde, tu mi się nabrało. Kurde, mam panie. Mało. Panie! Mało tej nafty, panie. I panie, ile mam nafty? No dobra, zostawimy tobie. Nie no, umycie trzeba zostawić. W środek czy po bokach? Nie, bo w środek. Z boku. Tu możesz lać nafty. Sobie jakoś poradzę, będę opłukiwał. Czekaj, żeby starczyło tam. Widzisz? Tylko z jednej części. Zobacz. Widzisz? Jaka różnica? O, co nafta robi? Długo. Ciekawe, kiedy był myty. No. Jakoś na wiosnę. Bo niejeżdżony był. No ja tego przychylę ten, to akurat... No przechyl, o właśnie. Ale mamy pralkę. Zobacz, co się dzieje. Łapie ten piach, nie? I nie wpada tam nic, bo było widać, nie? By było widać. Czyściutko tam jest. No tam jest czyściutko, słuchajcie. Czyli nie jest źle. Nie ma takiej tragedii. No, zobaczcie. Ojcie, panie. No i co, daliśmy radę. Jeszcze poczekaj, jeszcze tą stronę też tak zrobimy. No, dobra, przychyl. A biedny Kuba sam się męczy tam z tym filtrem. Kuba, już idziemy. Dobra. Ale syf.
A ty mówiłeś, że czysty filtr. Nie był czysty. Dobra, niech sobie. Na tak pierwszy rzut oka wygląda mu czystego. No, niech sobie tak tu ścieka. Gdzie ty jesteś? A tu wam pokażę. Ani pyłku na tym. Gdzie jesteś? Ani pyłku. Tylko sadza. Nie, jest trochę. Jest trochę babola. Jest trochę, ale mało. Jak tam Kuba ci idzie? Myju, myju? Myju, myju. Tomek, dżimiesz to? Tomek, dżimiesz to? Dżimiesz to? W tygodniu powinien przyjść nowy. Co potem się robi? Pomyśl. Tu się odkłada filtr, żeby wysechł. Bardzo dobrze, no super, piona. Jesteś super. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobrze, dobrze go tam umyj. I trzymaj go, żeby ten piach tam poschodził. O, o właśnie. Tomek, dżimiesz to, dżimie, dżimie, dżimie. Dżimie, dżimie, dżimie. Tak a, powinien, aż się błyszczy. Aż się błyszczy. I patrzcie naftą. Ta nafta to widzę tu jakieś brokaty specjalne ma. O Tomek, a pokaż ten swój filterek. To jest od Kajosa, tak? Taki ładny. No, będziesz drzymał to? No wydrzymie to. Musisz dawaj. To wydrzymie. Ja muszę ręce umyć. Tomek, Tomek. Dobra, podchodzi ja to, do tematu. To Klaudia powinna wydrzymać to. Nie, Klaudia, a kto jeździł? A kogo sprzęt? Ale Tomek, nie wiem czy dobrze robisz. A czemu? Nie, to nie przeszkadza, nie będzie przeszkadzać. Nie, nie zdejmuje się, no. Bo on jest sklejany. Aha, no dobra. Ja nie wiem, czy go na... Patrz, 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 nie chcę pokazać, co tam ma. Ja cię zobacz, ty. Ty, panie, ty. Co to jest? Kuba, polej tutaj. Ty, ile tego filtra nie trochę, czyści? Trochę, bo jeszcze na mój, żeby starczyło. Troszeczkę. Jem. No jeszcze, co tak mało? Nie. Tomek, ty, nie tata. Oszukuj. O kurde, tu jest normalnie. Co ty z nim zrobiłeś? Co tam, masz piaskownicę? Bagno, ja bym nawet powiedział. Ale wstyd. Nie czyścić filtra, no. O ja. Dobra, spłucz wodą. A potem filtra nie będzie. Starczy? Ale, no naprawdę. Ale już teraz Tomek będziesz wiedział, nie? Człowiek całe życie się uczy. Trzeba trochę odpocząć od enduro, nie? No. No tam kolejny wyjazd na tyle, nie? No, tak na dwa dni. Tak już. Chociaż te byliśmy dwa dni, na dwa dni, to musimy sobie trochę odpocząć. Wczoraj na białym wodzie było dużo dokładu. Tak? Nie było jak jeździć, Tomek pisał. Nie, nie było. Nie było jak jeździć, tyle kładów było. Do Kuby dzwonił Kacper, pozdrawiamy Kacpra. O. Pozdry Kacper, pozdry Tomek. Ciężko było jeździć, dużo kładów było. O, mój filtero. O, też wcale lepszy nie był. No nie, no nie, no mój też nie był lepszy. Ale ja to chociaż czyściłem, a ty pierwszy raz w tym kaju. Jak tam twoja chustka? No nie ale pojeździ. Dobrze. No teraz no to jak? Założę wszystko ale i... Ale wiesz co, trzeba Tomka namówić na mycie tej chustki. Ale czemu? No bo zobacz jak wygląda. A czemu już nie? Już nie była myta po drugim terenie. To my. Hmm? Namówimy cię, no, no. No bo dwa razy nie była myta. Łańcuch nasmarować. W sumie Kajosa też byś mógł opukać. No, tak opukać. No. Łańcuch nasmarować. Wiesz, mamy darmowe smary. Pokaż ten smar. Nie. Nowa bajka? Nowa bita. Mamy darmowe smary od Nowa Bajka, no to trzeba smarować, nie? Tak. To kogo pierwszy mój? Pierw umyć. A no tak. Byku. Na żółtek. To będzie wyglądało jak CD500. Nie, ładnie będzie wyglądał na żółto. Nieładnie, nie? Może na różowo? Dawaj, dawaj! Na różowo?
Jak będziesz spał, to ukradnę ci klucze od zakładu i przemaluję. I kupię farbę i przemaluję. A ja mam farbę od Mojry, dostałem fluo. Jaką? No fluo. Różą? Żółtą. No, no to idę. Ale ty gdzie idziesz, jak ty nie wiesz, gdzie jest ta farba? Nie. Gdzie chciałeś iść, do góry? Nie wiem, bym zobaczył. Kuba, ale to pierwszy trzeba było go opłukać. Bo on jest cały brudny. Wiesz co, Tomek, jednak tam było, wiesz? Piachu. Był, no. Sadza była i piach był. Co Mike, patrz, Mike nie chce jeść szeby. Jak to jest, powiedz. Nie lubisz szeby? Idź jeść. Idź jeść, bo ci tam dałem, no trudno. Whiskasa dostaniesz jutro. O, nie było w sklepie, a myślałem, że ci dogodzę. A Majkowi nie idzie dogodzić, nie Maciek? Maciek lubi bardzo kamerę. Nie? Tylko Kuba nie strasz. Półtora motogodziny no. I 2 litry. No. Niedużo, ekonomiczny, no. Nie? A ja widzisz, chciałem cię dzisiaj wziąć na podjazdy tam, na te twarde, żebyś tam się wyuczył. Do góry? Nie no, tam do góry na maksa to nie. No tak, no tak jak skuterem podjeżdżałeś. No, ale Kuba chory. No Kuba chory. Masz wymówkę teraz, nie? A ja chciałem ci challenge'a zrobić. Chciałem pojeździć, ale też chciałem zmęczony wyjąć. Oj, Maniek znowu mi tutaj myszę przyniósł. Dzieli się. Dzieli się, nie? No, tak, taką mychę przyniósł. Mówi pan. Pierw lisowi przynosił ptaka i mysz. Lis. Lis zjadł. Potem razem poszli polować. No to wyjeżdżamy. Nie przejedź myszy. Rziom, pom, pom. Wózkiem muszę odjechać. Nieźle ci idzie to mycie, wiesz? Bęk, bęk, bęk. Tylko trzeba daleko obejść, wiesz, z tym obiektywem. Ale jakie zoomy on wali ostre. ATV, Klaudi, ATV, Klaudi. Ale torpeda. A jak to się dzisko Tomek przyjdzie, to będzie kozak, co? A jaki kolor? Wiesz, jaki kolor, Tomek? Wiem. Jaki? Oglądałem. Oglądałeś? Tak. Ej, cwaniaczek. Słuchaj. Nie. A, nie oglądał, nie oglądał. Nie oglądałeś? Nie. Kuba chory był wczoraj. A. Nawet na dwór nie poszedł, to już. Nie byłeś na dworzu? O, ja. Tylko na zakupy i do domu. Ja upuścił. Dobrze. Blegopso, Blegopso. Bluzy na Kupselu możecie kupić. Blegopso takie. Ale będą jeszcze nowe z logo z ekipą. Muszę zrobić. O, to ja kupię. Może nie głupi pomysł. Pójdziemy w kolekcję ciuchów. W kolekcję ciuchów trzeba iść, no. I kubków. I kubki, no koniecznie kubki muszą być. Talerze. Talerze. Złapać z kimś kontakt, jakieś bryloczki do kluczy. No tak. Tak. Otwieracze do butelek. No. Do puszek. Mogę umyć. Legops. W drodze wyjątku. Kuba. Już Kuba. Ty nie Kuba MRF, tylko Kuba Chucki. Nie? No. Jak się czujesz, Kuba Chucki teraz, zamiast MRF? Jak się czujesz? Zawodowiec. Lepiej. Mój zawodowiec. Tak, o sprzęty trzeba dbać, pamiętajcie panowie i panie. Jak dzisiaj mnie tata, to jutro, to kolejnym razem mijesz ty. Dobra. A ja w ogóle. Black ekipa najlepsza. Black ekipa jest? Najlepsza. Właśnie. Black ekipa jest? Najlepsza. Tomek, uważaj na mysza. To jest mysza. O, nie będziesz gorszy? Nie będę. Nie będę z tą brudną. Black ekipa jest? Najlepsza. A ja? Co ty będziesz mył? Kajosa. Nie no, wszystkie sprzęty będziemy mieli czyste teraz. Nie ma lipy, nie? A te
A co, ty w piłkę będziesz grał teraz? No. No podaj. Uważaj, dwa mysza, nie? Bo tu mysza jest. Patrz, z pachołku możemy sobie... Patrz, a na główkę weźmiesz? No. Aha, good! Chodź, idziemy zobaczyć, jak Tomasz... Dobra. Czy Tomek umyje mi tą betę. Uważaj na mysza. To jest mysza, patrz. Patrz, no i przyjechałeś ją piłką. Przyjechałem. Majster, przyjechałeś. Nie. Tomek, się poplątałeś z tymi kablami. Ale tylko trochę. O, Kajos w pierwszym kolejności. Idzie Tomek, idzie. Plastiki jeszcze całe. Nie połamałeś? Nie udało się. Słuchaj, to co, na przyszły tydzień? Tak. Wyzwanie? Jakie? Nasze górki? Nasze górki? Tak. Weekend? Tak. Sobota i niedziela. Na dwa dni. Na grupę nie jedziemy? Na co? Na grupę. Chcesz jechać na grupę? No tam Kuba by pojeździł, nie? Jerry będzie, nie? Na grupę? Kuba, chcesz pojeździć na grupie? No. Nie udało się. Na grupie pojeździsz? Ty mogę, może być. Co? Może być. To lecimy na weekend, dobra. Na sobotę. No na grupę nie mamy tego lekko, nie? No nie ma. Dobra, namówiliście mnie. A możemy tak zrobić, żeby dziecko się nie denerwowały? No. To zrobimy tak, a ty się sam wymyśliłeś. No. A jaki? Pojedziemy na grupę. No. Idziemy pomyć sprzęt i na chwilę na górki skoczymy. Czyli tam pojeździmy? Przyjedziemy w niedzielę, nie będziemy się wypakowywać. W niedzielę przyjedziemy się wypakować, pomyć sprzęt i pojedziemy tu na górkę. Ale po co pomyć, jak będziemy jeździć? No ale to no, powiemy w domu, że trzeba jechać pomyć sprzęty, nie? Powypakowywać. Tomek, ale plan masz ty, no nie? Mocny, dwa dni jazdy będzie. Kuba, broń. Chytry plan, no. No, sprawdziało, mamy tą piłkę, ty no! Nie tu! Kuba, na główkę? Dobra! Pięknie! Jeszcze raz? Dobra! Może się uda. Super! Tomek, na główkę bierz! Dobrze! Czy to trzeba ciągle jeździć na tych motorach, nie? Kto cię tego nauczył? Sam! Nie, ja cię nauczyłem. A jak się kiwa? Słuchaj, nie, bo ty jesteś chory, się zagrzejesz. Uważaj, bo tam lis. A Tomek myje i myje. Słuchaj, ta, no to kończymy. Kuba, siema, nara. Powiedz widzom siema. Nara, siema. Siema widzowie, piona. Tomek, powiedz siema. Siema. Siema, chytry plan. Chytry plan. Chytry plan Tomek wymyślił.